Dzień dobry. Witam Państwa na drugim webinarium z cyklu webinariów odbywających się w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. Te webinaria odbywają się w roku 2020. Ja nazywam się Martyna Woropińska i to dzisiejsze webinarium dla Państwa poprowadzę. Natomiast naszym ekspertem i gościem dzisiaj jest Karol Baranowski. Bibliotekarz, animator, fan nowych technologii, członek Stowarzyszenia Labib. Ja Karola zaraz poproszę o to, żeby się z nami połączył i rozpoczął dla Państwa prezentację i powiedział wszystko to, co ma do powiedzenia dzisiaj. Natomiast Państwa zachęcam po pierwsze do aktywnego udziału w tym webinarium, do zadawania pytań na czacie. Na koniec webinarium spróbujemy na te pytania odpowiedzieć. I oczywiście do dzielenia się informacją o tym webinarium z osobami, które nie mogły w nim brać udziału, ponieważ nasze webinarium jest nagrywane i to nagranie zostanie za kilka dni udostępnione. Karol, czy jesteś z nami? Jestem. Słychać cię idealnie. Dobrze mnie słychać? Oddaję ci zatem głos. Poproszę cię o krótkie przedstawienie się i oczywiście poprowadzenie nas przez temat webinarium. Dobrze, witam bardzo serdecznie. Już Martyna mnie przedstawiła. Bardzo miło, że te osoby, które dzisiaj dołączyły, chciały i chcą mnie posłuchać. Na co dzień pracuję w dwóch bibliotekach, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie na cały etat i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w agendzie Arteteka. Tam jestem na 1/4 etatu. I już też Martyna wspomniała, że interesuję się nowymi technologiami. Staram się, aby te nowe technologie w bibliotece były codziennością, były czymś oczywistym. I w toku mojej codziennej pracy testuję bardzo różnego rodzaju narzędzia, które tę pracę codzienną nawet z czytelnikiem mogą ułatwić. Bardzo mi miło, że widzę znajome imiona, bo to dodaje mi trochę otuchy, bo przyznam się szczerze, że pierwszy raz prowadzę webinarium i jestem bardzo zdenerwowany, bo cały czas kłębią mi się myśli, co może pójść nie tak. Ale zanim pójdzie coś nie tak, zrobimy tak, żeby było wszystko dobrze. I dzisiejszy temat to, czy w tym nadmiarze wybór jest metoda, i będziemy rozmawiać o różnych narzędziach Google. O takich narzędziach, które ja znam. Też od razu jakby chciałbym powiedzieć, że nie będę mówił Państwu czy Wam o tym, co gdzieś słyszałem i być może Wam się przydać, tylko o takich narzędziach, które codziennie, może codziennie albo w miarę potrzeb korzystam z nich. Też od razu się tłumaczę, bo cały czas świadomość tego, że to jest nagrywane, bardzo, bardzo mnie paraliżuje, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To może zaczniemy od mojej ankiety, bo tak jak powiedziałem, mam kilka znajomych imion, ale na pewno nie wszystkich Państwa kojarzę. Ankieta pozwoli troszkę nam poznać swoje możliwości i znajomość narzędzi Google. Martyna chyba powiedziała, jak to działa. Tak, Martyna, ja już podpowiesz? Wspieram Ciebie, Karolu, i już widzę, że widzą Państwo u siebie na ekranach ankietę. Ankieta zawiera kilka pytań i poprosimy, żeby udzielili Państwo na nie odpowiedzi. Ja te pytania za chwilę przeczytam, Państwo w międzyczasie mogą już odpowiadać. Jak zbierzemy wszystkie odpowiedzi, to sobie tą ankietę podsumowujemy. Pierwsze pytanie jest pytaniem do Państwa. Jesteśmy ciekawi, w jakiej instytucji Państwo pracują, czy jest to biblioteka, szkoła, dom kultury, organizacja pozarządowa, czy jest Pan wolnym strzelcem, bądź pracuje w jakiejkolwiek innej instytucji. Widzę, że osoby, które do tej pory udzieliły odpowiedzi, w większości są bibliotekarkami, bibliotekarzami. Drugie pytanie brzmi, jak oceniłabyś swoją znajomość narzędzi Google? I można odpowiedzieć w ten sposób. Jestem mistrzem, bardzo dobrze znam narzędzia Google, znam je dobrze, średnio, dopiero zaczynam. Nie znam narzędzi online Google. Trzecie pytanie brzmi, z jakich narzędzi online Google korzystasz? I można wskazać kilka z nich.
Te narzędzia, które wymienił Karol, to jest Gmail, kalendarz, dysk, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, Hangout, Keep, książki, Classroom, zdjęcia, Duo. Oraz jest taka odpowiedź, nie korzystam w ogóle z narzędzi Google, można również ją zaznaczyć. I ostatnie pytanie w ankiecie brzmi, do czego wykorzystujesz narzędzia Google? I znowu jest to pytanie, gdzie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Pierwsza z tych odpowiedzi brzmi, wykorzystuję je do pracy zespołowej, zdalnej w mojej instytucji. Druga odpowiedź to jest praca zespołowa zdalna z innymi podmiotami, innymi instytucjami. I trzecia odpowiedź to jest praca zdalna indywidualna. Zachęcam zatem do odpowiadania na pytania. Ja szybko podglądam, ile osób już udzieliło odpowiedzi. Widzę, że ponad połowa z uczestników już odpowiedziała. Już przekroczyliśmy próg 60%, więc dajmy sobie jeszcze minutę na to, żeby dać szansę wszystkim z Państwa na udzielenie odpowiedzi. Tak, dosłownie minutę. Ja zaraz zacznę odliczać od 5, żeby przyspieszyć ten proces i zaraz będziemy udostępniać wyniki ankiety. Jeszcze jedna, czekamy na odpowiedzi 1/4 z uczestników. Państwo odpowiadają, a ja powoli zaczynam odliczać do końca. Do końca ankiety zostało 5, 4, 3, 2 sekundy i kończymy ankietę. A ja w tym momencie również udostępniam Państwu wyniki, a Ciebie, Karolu, poproszę o to, żebyś je skomentował. Głosowało 70%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Gdybyśmy mieli takie wyniki w wyborach, to byłoby bardzo fajnie. I tutaj bardzo mnie cieszy, ale też mamy tutaj same bibliotekarki i bibliotekarzy. Jeżeli dobrze widzę, tak? Więc możemy naprawdę nawiązać nić porozumienia, bo raczej nasza praca w większości jest podobna. I tutaj też no nie mam żadnego mistrza wśród Was, chociaż pewnie to przez skromność nie kliknęliście, że jestem mistrzem. 6 osób uważa, że bardzo dobrze zna narzędzia online Google, czyli ja już się jeszcze dodatkowo zestresowałem. Średnio 7 osób i dopiero zaczynam 2, ale nikt nie ma osoby, która nie zna narzędzi online Google, co też jest bardzo dobrym wynikiem. I mamy tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi, no to Gmail jest najpopularniejszy, poczta, adres pocztowy, kalendarz, o nim to dzisiaj też troszkę porozmawiamy, dysk, 11 osób, ponad 50% korzysta z dysku, też troszkę o nim opowiem, dokumenty, też już kilka osób kojarzy, arkusze też wykorzystuje kilka osób, formularze 6 osób, też o nich porozmawiamy, o prezentacjach, jeżeli starczy czasu, to też sobie porozmawiamy, Hangout 4 osoby, Google Keep 2 osoby, co też mnie bardzo cieszy, bo ja ostatnimi czasy zacząłem dość intensywnie wykorzystywać to narzędzie i z książek też korzystacie. Jeżeli rozumiem, to tutaj Classroomu nikt nie kojarzy, a o nim chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, więc może przynajmniej Wam pokażę coś nowego, coś, czego nie znacie. Zdjęcia są wykorzystywane, Duo. Szczerze mówiąc, wymieniłem to tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy ktoś o Duo słyszał. To jest takie narzędzie do komunikowania się. I jest mało znane. Ja sam też od razu Wam mówię, nie korzystam. Do czego wykorzystujemy narzędzia, czyli praca zespołowa zdalna w mojej instytucji 33%, praca zespołowa zdalna z innymi z podmiotami 19%, 4 osoby, tu 7, praca zdalna indywidualna ponad 50%, czyli jak gdyby można delikatny wniosek wysnuć, że raczej w naszych instytucjach te narzędzia Google Online nie są aż tak bardzo popularne i nie są tak dobrze wykorzystywane. Bardzo mnie cieszy, że korzystacie z narzędzi Google i też od razu chcę powiedzieć, że chociaż występuję w roli eksperta, to nie wiem wszystkiego. I jeżeli macie w trakcie mojego pokazu, jeżeli macie jakieś przemyślenia i uwagi i też pomysły albo znacie jakieś fajne porady i sztuczki, bardzo zachęcam do pisania i dzielenia się z tym,
tutaj na czacie, bo każda taka informacja jest przydatna po prostu, jeżeli można wykorzystać. Mogliście się spotkać z zupełnie innymi sytuacjami niż ja, więc jak gdyby każda taka dodatkowa informacja będzie bardzo przydatna. Może przejdziemy teraz do prezentacji i od razu też chcę powiedzieć, nie jestem żadnym tutaj orędownikiem, w sensie nie sprzedaję wam produktu Google i tak dalej, nie jestem żadnym akwizytatorem. Po prostu chciałem wam pokazać, jak obszerne rzeczy można Google może wykorzystywać. To są screeny z takiej stronki o narzędziach Google'a i to, co tutaj przed wami się wyświetla, na 100% kojarzycie wszyscy. Jeżeli ktoś chce, może się podzielić, napiszcie mi na czacie, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie, bo raczej z wyszukiwarki, z map, z tłumacza i z samej przeglądarki zdarza wam się korzystać, albo raczej dość często korzystacie. To już są takie, nie wiem, czy nie powiem truizmu, albo czegoś, to są już takie oczywiste aplikacje, o których zupełnie zapominamy, że one też jak gdyby są jednym z narzędzi online Google. Tutaj kolejny oglądaj, graj, czyli YouTube głównie, bo nie wiem jak z wami, ale z filmów i TV, Google Play i Chromecastu ja nie korzystam, ale z YouTube'a jak najbardziej. Sam to webinarium będzie na YouTubie, więc jak gdyby to też o czymś świadczy, każdy będzie mógł wrócić i sobie to obejrzeć, co mnie strasznie stresuje. To będzie bardzo krótki i szybki przegląd. Ale też Google ma właśnie na przykład narzędzia do komunikowania się. I tam w naszej ankiecie Gmail padł jako adres pocztowy. Czy dla was jest podstawowym narzędziem adresem pocztowym? Bo dla mnie jest. Nie mam, mam kilka innych, ale jeżeli chodzi o kontakty i wszystko, to ja używam tylko i wyłącznie Gmailu. Google wypuściło wiadomości z angielskiego Messages. Nie korzystam z tego, szczerze mówiąc, tak samo jak Google z Duo, ale z Hangouts, czatu i z rozmów wideokonferencji na Hangoucie korzystamy bardzo często, zwłaszcza w stowarzyszeniu Labib, gdzie po prostu spotykamy się w kilka osób i rozmawiamy o naszych planach i działaniach i zadziwiająco dobrze się to sprawdza. Komunikacja, zachowaj porządek, tak sobie tutaj Google to nazwało, czyli zdjęcia. Tam zdjęcia padły, korzystacie, to jest dobre narzędzie do tak zwanego backupu naszych zdjęć z telefonu komórkowego. Z kontaktów, jeżeli mamy telefon na Androidzie, to jak gdyby siłą rzeczy wiele osób sobie od razu duplikuje kontakty do adresu mailowego Google'a. Google Keep. To jest taki notatnik. Ja bardzo, bardzo ostatnio go polubiłem, bo ma całkiem kilka fajnych opcji. I kalendarz. Też kilka osób używa kalendarza. Mam nadzieję, że dzisiaj wam troszkę pokażę kilka sztuczek, jak ten kalendarz można jeszcze dodatkowo usprawnić, ulepszyć i sprawić, że będzie nam bardziej, bardziej przydatny. Zwiększ wydajność pracy. Tu mamy cały ten jak gdyby obszar związany z pracą, czyli z narzędziami biurowymi. Dokumenty też już padły, arkusze, prezentacje, dysk. Tu nie ma wymienionych formularzy, ale też na pewno się tam się pojawiły. Ja sam też ostatnio jak gdyby zacząłem tworzyć prezentację. O, tu jest bardzo fajne, pani Aga zwróciła uwagę, że Hangouts Chat to jest dobry pomysł na komunikację Biblioteki Głównej z filiami. Jeżeli mamy filię, jeżeli potrzebujemy gdzieś zadzwonić, zrobić zebranie kierowników, tak, jeżeli dobrze podążam takim tokiem myślenia, to Hangouts Chat może się całkiem fajnie sprawdzić. Prezentacja, dysk jest bardzo takim narzędziem, które świetnie sprawdza się, jeżeli chodzi, musimy wymieniać się plikami na odległość i podzielić się jakimiś zdjęciami czy dużymi PDF-ami. Prezentacja, chodzi o to, że ja zacząłem ostatnio naprawdę, jak kiedyś korzystałem tylko i wyłącznie z Prezi, takiego programu do tworzenia prezentacji, to teraz tworzę prezentację w Google'ach prezentacjach, bo jest to bardzo, bardzo wygodne, a same nawet szablony, które Google oferuje, są
dość fajne i szczerze mówiąc nie trzeba za bardzo się wysilać, żeby tworzyć coś od nowa. I to mi się bardzo, bardzo podoba, bo jestem leniwym bibliotekarzem i wolę korzystać z, jak gdyby, z gotowych rozwiązań, niż przechodzić całą ścieżkę od początku. Teraz mam do Was pytanie, jak często, może nie jak często, czy w pracy tam padło, ale czy wysyłacie swoim kolegom, koleżankom z pracy linki do dokumentów Google typu arkusze, typu formularze, czy też wysyłacie linki do dysków, z jakimiś plikami? Jeżeli ktoś tak robi albo tak nie robi, to też bardzo proszę, jeżeli podzielcie się tym na czacie, bo lubię wiedzieć, co moi uczestnicy webinarium robią z narzędziami, o których mówię. I tutaj macie, zobaczcie, to jest taki przedostatni jak gdyby slajd. Tu mamy narzędzia, jak wejdziemy na stronę narzędzia Google, nie, musiałem to troszkę jak gdyby ścisnąć, bo nie zmieściłem się tu na jednym slajdzie. Tu są wszystkie narzędzia dostępne dla, nazwijmy to, przeciętnego użytkownika Google'a i tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To dlatego moja prezentacja nazywa się, że w tym nadmiarze wyboru jest metoda. Jest tego bardzo dużo. Niektóre są bardziej udane, niektóre są mniej udane. Google jest firmą, która cały czas eksperymentuje. Wiele tych narzędzi zniknęło, nie z tych, które są teraz wymienione, ale wielu było takich fajnych narzędzi, które jak gdyby nie jest wykorzystywane. Ja bardzo, bardzo tęsknię za Google Alt Reader, który był czytnikiem RSS i Atom i był świetnie, świetnie zrobiony i korzystałem z niego przez bardzo, bardzo długi czas, ale niestety Google zamknęło. Tu pani Magda, pani Anna, Paweł wysyła, wszyscy wysyłacie. Głównie są to pliki ze zdjęciami. Bardzo mnie to cieszy. O, tu pani Magda pisze, że w dziale instrukcyjnym używa wspólnego kalendarza, bazy danych bibliotek w arkuszach i używamy formularzy do robienia notatek z delegacji. Formularze do robienia notatek z delegacji bardzo, bardzo brzmią ciekawie. Skorelowane z arkuszem pozwolą nam robić statystyki. Świetna rzecz, czyli po prostu wysyłacie, jeżeli ja dobrze rozumiem, wysyłacie formularz, który ma jakieś pytania i później to od razu przerabiacie na Excela czy na arkusz, który właśnie pozwala wyciągać stricte liczby. Szczerze mówiąc, nie pomyślałem o tym. Nie przyszło mi do głowy i to mnie bardzo, bardzo cieszy. W dziale instrukcyjnym formularze do zapisu uczestników na szkolenia to jest jedna z najpopularniejszych form wykorzystywania formularzy. I słuchajcie, jeszcze może coś, czekajcie, krótki przegląd teraz, teraz będę zachwalał troszkę, żeby nie było, będę troszkę zachwalał, dlaczego Google narzędzia są dość uniwersalne, są ogólnodostępne, jeżeli zarejestrujemy swoje konto na Gmailu, raczej wszystkie, większość tych funkcji jest dostępna dla nas już posiadając konto na poczcie Gmail czy na Google. Są dość proste w obsłudze. Większość działa, bazuje na rozwiązaniach takich aplikacji biurowych i są przede wszystkim darmowe. Nie będę wchodził teraz, co oddajemy Google'owi za to, że mamy te narzędzia darmowe, bo to webinarium nie służy do tego, ale Google jest korporacją, która dostaje nas użytkowników i w zamian daje, nazwijmy to, darmowe narzędzia, które bardzo, bardzo usprawniają pracę. I teraz króciutko tak. Dzisiaj porozmawiamy, jeżeli starczy nam czasu, o kalendarzu Google. Pokażę Wam kilka sztuczek, mam nadzieję, których nie znacie, a jeżeli znacie, no to też po prostu gdyby utrwalicie sobie te wiadomości, albo mi też napiszecie później, pani Magdalena, mamy formularz, w którym wybieramy swoje imię i nazwisko, cel delegacji, datę i tym podobne. Po przesłaniu formularza dane wpisywane są w arkusz Google, gdzie jest tabelka podsumowująca, co pozwala kierownikowi uzyskać szybko dane do sprawozdań z pracy. Bardzo, bardzo, bardzo świetny pomysł, który jest właśnie, jak tutaj zwrócono uwagę, że szybko dane do sprawozdań. Można mieć je pod ręką, nie trzeba wypełniać za każdym razem kolejnych plików wordowskich z szablonu i tak dalej.
Świetnie. Ja tu może tutaj spróbuję coś przemycić do swojej biblioteki. Bo jeżeli mamy Pani Magdo, w jakiej bibliotece Pani pracuje, jeżeli można wiedzieć. A, Wojewódzka w Poznaniu. Super. Super. Tak. Teraz sobie przypominam. Wracając do naszej prezentacji. Kalendarz Google. Troszkę powiem o dokumentach. Czy dobrze mnie widać, czy nie przycina mnie, czy dobrze mnie słychać, bo cały czas się martwię, że mam problemy techniczne na łączu. Porozmawiamy troszkę o dokumentach, w których są zarówno dokumenty tekstowe do tworzenia, formularze, dysk, też troszkę sobie o dysku porozmawiamy i Google Keep. Też Wam pokażę i Google Classroom. To jest też moje takie dość świeże odkrycie, które staram się jak gdyby w swojej bibliotece powoli, powoli wprowadzać. Na razie jest to dość nowe, ale w skrócie powiem o nim troszkę więcej, bo nikt nie kliknął, chyba że korzysta. Google Classroom teoretycznie jest tak skonstruowane jako narzędzie dla nauczyciela oraz uczniów. Nauczyciel tworzy zadania, tworzy projekty, dodaje uczniów swojej klasy. Dzięki temu może nadzorować ich pracę. Wszystko dzieje się w środowisku zamkniętym Google Classroom. To staje się po prostu jak gdyby takim zamkniętą klasą. No, Google Classroom, takie dość oczywiste, ale dzieje się w przestrzeni online. Ostatnio zauważyłem, że to narzędzie może się świetnie sprawdzać jako właśnie takie narzędzie do prowadzenia projektów, bo szczerze mówiąc, ani Asana, ani inne tego typu aplikacje i strony internetowe nie sprawdziły się w moim przypadku. Nie sprawdziły się w ogóle, jak gdyby te wszystkie do zarządzania zespołem, do zarządzania czasem. W ogóle nie, jak gdyby nie przeszły na taki etap codziennego używania, a chyba głównie o to chodzi, żeby po prostu myśleć o tym, żeby to było dla nas wygodne, proste, przydatne i oszczędzające czas przede wszystkim. Tylko jak to jest takie stare powiedzenie, mówi, że żeby zacząć oszczędzać czas, trzeba troszkę popracować czasowo, żeby ten czas oszczędzać. I ja dzisiaj będę Wam mówił o kilku rzeczach, które wydaje mi się, że ostatnio pozwoliły mi sprawniej pracować, a Google Classroom właśnie może być świetnym narzędziem. Mam nadzieję, że zobaczycie, jak to wygląda od strony takiej zarządzającego tą klasą. Trzeba się troszkę przestawić, bo właśnie niestety słownictwo jest tam takie jak nauczyciel, uczniowie, zadania, oceny można wystawiać i tak dalej, ale jeżeli przeskoczymy ten etap, czy też tą formułę tych uczniów, spokojnie można świetnie prowadzić projekty i wszystko dzieje się, tak jak już powiedziałem, wszystko dzieje się w zamkniętym jednym środowisku. Pozwala Google Classroom na wybieranie sobie osób, z którymi będziemy współpracować, które będą nam oddawać zadania. Oczywiście musimy koleżanki i kolegów jak gdyby uświadomić, że oni nie są uczniami, tylko po prostu zmienić sposób naszego nazewnictwa w tym Google Classroom. I mam nadzieję, że Wam troszkę zachęcę Was do tego, żeby korzystać z tych narzędzi. Czy macie jakieś pytania, czy chcielibyście o czymś innym też ode mnie usłyszeć? Jeżeli nie, albo już napiszcie coś, bo się trochę stresuję. Czy po prostu mogę już przejść do jak gdyby pokazywania na narzędziach, które obrazu nie ma. A ja siebie widzę. A dobrze mnie słyszycie?
Dobrze. Słychać cię, a przynajmniej ja cię słyszę doskonale z drugiego końca Polski. Faktycznie, jeżeli chodzi o twój wizerunek, to czasami taki ten obraz jest zacinany, ale jakby to nie wpływa na to, jakby co mówisz, więc myślę sobie, że możemy jakby spokojnie kontynuować webinarium. Dobrze. Więc pozwólcie, że teraz ja przełączę się na swój pulpit i też będę co chwila się dopytywał, może Martyna, jak będę się dopytywał, to uspokaja mnie, czy widzicie to, co jak gdyby ja robię. Mam nadzieję, że pulpit się nie będzie zacinał, a jeżeli będzie się zacinał, to ja wyłączę swoją kamerkę. Stworzyłem na potrzeby dzisiejszego webinarium dwa konta. Już chwileczkę. Coś mi tutaj. O dobra. Czy widzicie Tak, mój widać. pulpit? Czy Widać jak teraz Ciebie włączyłem doskonale. przeglądarkę? Tak? Dobra. Więc stworzyłem takie dwa konta, co jest też bardzo fajne, jeżeli ktoś chce, to można tych kont w środowisku Google mieć bardzo, bardzo dużo. I to jest takie świeże konto. Ja za dużo na nim nie pracowałem, tylko po prostu poustawiałem sobie jak gdyby aplikację i przejdziemy sobie tutaj do kalendarza. Dawno też nie zakładałem nowego konta na Google i troszkę też się pozmieniało. W ogóle teraz w mailu, jak widzicie, można sobie te paseczki są cały czas obecne, cały czas wygodne. Kalendarz mamy tutaj. I niestety ja nie dostaję od was informacji zwrotnej, bo pewnie możecie coś pisać na czacie, ale na przykład czy wiecie o tym, że tych kalendarzy można mieć mnóstwo. Szczerze mówiąc, ja dopiero od jakiegoś tam roku korzystam z tego, że mogę sobie stworzyć kalendarzy jak gdyby na po prostu każdy rodzaj zadania, czy to jest praca, czy to jest dom, czy to jest sport, czy to są wydarzenia jakieś kulturalne. Każdy kalendarz może być jak gdyby tutaj do mnie, do moich kalendarzy dodany. Każdy będzie, zobaczcie sobie, tutaj dodaję inne kalendarze i mogę utworzyć nowy kalendarz, który ja sobie nazwę na przykład koncerty. Jeżeli mamy zbyt dużo rzeczy do ogarnięcia, uważam, że takie podzielenie kalendarza na kilka mniejszych kalendarzy świetnie sprawdzi się jako takie ułatwienie pracy. Tworzę mi teraz kalendarz. Dobrze. Utworzono kalendarz koncerty. Mogę go sobie skonfigurować, ale nie będziemy tego teraz tutaj robić. I zobaczcie, tutaj mam te wszystkie kalendarze. Każdy działa oddzielnie jak kalendarz, ale mogę sobie włączać i wyłączać. I na przykład tu będzie koncert Kultu. Jestem wieloletnim fanem. Co prawda dziwne, żeby grali o czwartej, chociaż pijem. Nie zmieniłem nazwy tego. I tutaj ten kalendarz, jeżeli chcę tylko się skoncentrować na pracy w... A, byłem włączony, przepraszam, byłem włączony na kalendarzu. Dobrze. Teraz tutaj, bo miałem włączony testowy webinarium, ten taki główny kalendarz. Teraz jak sobie tutaj dodam kult, to on będzie widoczny tylko i wyłącznie w tym kalendarzu. Nie widzę waszego czatu. Mam nadzieję, że znacie te opcje i bardziej was zachęcam do tego, żeby właśnie tworzyć to sobie w taki sposób, że rozbijać to na takie mniejsze rzeczy. Oczywiście to jest taka porada stylu coachingowych i tak dalej, ale i wymaga troszkę pracy, nazwijmy to, nad swoimi przyzwyczajeniami i swoimi warunkami. Ale też świetnie się może sprawdzić właśnie jako takie narzędzie, które możemy, robimy tutaj, dajmy na to ten kalendarz, nie chcemy, żeby się nazywał koncerty, tego zmienimy, ustawienia i udostępnianie. To będzie na przykład kalendarz tylko dyżury albo spotkania kierowników.
ustawiamy sobie tą tutaj strefę, ustawiamy, to jest bardzo ważne, na przykład udostępniamy publicznie. Jeżeli chcemy ten kalendarz udostępnić tylko i wyłącznie ten, jako spotkania kierowników naszym kolegom z pracy, dajemy tutaj udostępnij publicznie, możemy sobie pobrać link do udostępniania, możemy tylko wybranym osobom, to jest dość oczywiste, ale zauważyłem, że wiele osób nie wie o tym, że nasz kalendarz możemy dzielić z kimkolwiek, z żoną, z narzeczoną, z rodziną i tak dalej, czyli jakieś ważne wydarzenia i może te osoby będą tylko i wyłącznie wiedzieć, co się dzieje. Tu możemy, jeżeli dodam jakąś osobę, a mam inny adres jak testowy.maopa.com, dobrze, tu dodaję kolejną osobę, co jest fajną opcją, jeżeli chodzi o publiczny, na przykład byśmy chcieli udostępnić, widzi wyłącznie stan wolny zajęty, widzi szczegóły wydarzeń, może zmieniać wydarzenia, może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem. To jest już taka opcja prawie administracyjna. Na przykład może zmieniać wydarzenia, wyślemy, czy testowy webinarium dostanie teraz powiadomienie o naszych spotkaniach kierowników. Jeżeli chcemy, żeby osoby dostawały powiadomienia, ustawiamy to tutaj. Czy będą dostawać maila na przykład co jakiś czas. Tu jest, dalej mamy powiadomienia, w jaki sposób będziemy dostawać powiadomienia. Co jest, tego jeszcze nie testowałem, ostatniej opcji, bo na przykład odbieraj maila z planem dnia codziennie o 5 rano. Co jest takie dość bardzo hardkorowe, ale wydaje mi się, że nie wiem, dlaczego jest 5 rano ustawiona cały czas. I możemy na przykład udostępniać ten kalendarz nasz jako publiczny, czy też na stronie internetowej, co już jest takie dość bardzo zaawansowane i z tej opcji też nie korzystałem. Te multikalendarze, ja sobie to tak nazwałem, bardzo dobrze zaczęły mi się sprawdzać. Tak, ja mam jedną prośbę, Karol, coś się dzieje? Do ciebie, żebyś może wyłączył kamerkę, ponieważ widać to, co pokazujesz na pulpicie, ale jednak to się pojawia z pewnym opóźnieniem, więc żebyśmy nadążali za tym, co mówisz, aha, to dobrze. Taka opcja, żeby trochę odciążyć to łącze. Dobrze, dobrze. Już wyłączyłem. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Albo postaram się mówić wolniej, chociaż to jest bardzo trudne w moim przypadku. I te multikalendarze dla mnie osobiście zaczęły się sprawdzać, bo po prostu zwyczajnie sobie porozbijałem pewne rzeczy na mniejsze i dzięki temu jest łatwiej tym zarządzać, bo po prostu zwyczajnie mam większą kontrolę, tak przynajmniej ja to odbieram nad tym. Tu są ustawienia kalendarza. Już mówiłem o tym udostępnianiu publicznie, ale to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, o której musimy pamiętać, jeżeli byśmy chcieli z kimś się podzielić jakimś kalendarzem. Musimy patrzeć tutaj na z lewej strony, jaki kalendarz, który aktualnie mamy włączony. Bo jeżeli udostępnimy publicznie i ktoś będzie widział szczegóły wszystkich wydarzeń, no to jak gdyby będzie miał dostęp do, zależy co wpisujemy w kalendarz, ale mogą to być bardzo wrażliwe dane. Czy ja teraz widzę na przykład czat? Chyba widzę. To jest taki bardzo krótki. A, jeszcze, jeżeli co jest ciekawe, jeżeli tworzycie wydarzenie, muszę włączyć, czekajcie, to dodajemy sobie tytuł, prawda? Spotkanie. Tu dodajemy czas naszego wydarzenia. Tu dodajemy gości, czyli automatycznie możemy dodać gości, którzy będą naszymi. Co jest bardzo fajne, to dodajemy lokalizację lub też link do Hangouta. I ktoś, kto będzie dostanie nasze powiadomienie do gości, będzie mógł automatycznie po prostu kliknąć w ten link i się połączyć w naszej rozmowie. Nie będziemy musieli robić tego na bieżąco. Dodajemy opis, czyli na przykład spotkanie, statystyki. I tu ja jestem twórcą, ale też mogę sobie na przykład dodać tutaj od razu przy, mogę sobie zmienić na ten kalendarz spotkania kierowników. Więcej opcji, jeżeli kliknę, jeżeli tego nie znacie, to tutaj jest ten cały dzień, że na przykład to jest cykliczne, powtarza się, nie powtarza się, powiadomienie mailowe, można dodać jeszcze inne powiadomienie. Tu jest bardzo fajne w opisie. Można dodać od razu załącznik. Załącznikiem może być, słuchajcie, wszystko, albo ostatni dokument używany przeze mnie w dysku
Google w dokumentach, albo coś z dysku, albo coś, co dostałem od kogoś w udostępnieniach, albo mogę też dodać coś z mojego komputera. Szczerze mówiąc, ja jeszcze nie spotkałem się, żeby było, żeby ktoś dodawał tutaj rzeczy w opisie. Ja zacząłem tak ostatnio robić i wydaje mi się to bardzo fajne, bo na przykład jeżeli będziemy pracować, udostępniać kalendarz komuś, no to można dodać link do pliku i od razu to znacznie usprawni naszą pracę. Przejdziemy do dokumentów, bo czuję oddech czasu na sobie. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście. Proszę Państwa, dokumenty Google to narzędzie biurowe online, które jest dostępne dla wszystkich użytkowników firmy Google. Wystarczy posiadać konto na Gmailu. Największą zaletą jest to, że można pracować na jednym pliku, jednym dokumencie w kilka osób w czasie rzeczywistym. Aby to osiągnąć, w prawym górnym rogu mamy takie duże niebieskie, po otwarciu oczywiście jakiegokolwiek dokumentu, mamy duży niebieski przycisk udostępnij. Jeżeli ja sobie na niego kliknę, pojawia mi się okno udostępniania i w tym momencie mam dwie opcje. Mogę udostępniać za pomocą linka, czyli po prostu tu kopiuję sobie link i wyślę go do dużej liczby osób. Ja z tego tak korzystam, bo jak wspomniałem, właśnie duża liczba osób może otrzymać od razu link. Tutaj mam belkę z uprawnieniami, jakie osoby otrzymają, te, które dostaną link, czyli mogą nasz plik edytować, mogą go komentować, mogą go tylko wyświetlać. Ja sobie tutaj wybieram i daję gotowe. Wcześniej, jeżeli Państwo zobaczyli, na dole też jest tak, że mogę dodać osobę poprzez konkretny adres e-mail. Czyli jeżeli mam mniej osób, to mogę spokojnie sobie wybrać te osoby, one wtedy otrzymają powiadomienie, że ja zapraszam ich do wspólnego edytowania pliku. Największym minusem udostępniania jako link jest to, że ja nie widzę później, kto edytował mój plik. W kontekście, jeżeli dodam poprzez konkretny adres e-mail, to będę wiedział, że ta osoba wtedy i wtedy edytowała mój plik, a jeżeli wyślę poprzez link, to ta osoba jest anonimowa i nie widzę dokładnie, kto wprowadzał zmiany, oprócz tego, że jest nazwany, zaraz Państwu pokażę. Otworzę drugie sobie okno, któremu wcześniej udostępniłem plik. I proszę bardzo, otworzyło mi się tutaj fragment pana Adama Mickiewicza, pana Tadeusza. I tu mam, widzicie Państwo, tu obok pliku udostępnij mam nazwę plika, który jak gdyby w tym momencie pracuje na pliku. Tutaj mi się wyświetla nazwa użytkownika, bo ja jako testowe webinarium wysłałem wcześniej, czyli ja jestem twórcą. A teraz jak sobie przełączę na testowe webinarium, proszę zobaczyć, widzę tutaj anonimowego Jackalope. Chyba to jest jakieś stworzenie, trochę jak kozioł wygląda. Więc jak gdyby nie mam pojęcia, kto wprowadza zmiany. Największa praca w czasie rzeczywistym kilkunastu, kilku osób nad dokumentem, największa wada, jednocześnie co się stanie, jeżeli ktoś coś usunie, jeżeli ktoś prowadzi zmiany. Dopóki mam otwarty plik, widzę, mogę cofnąć jeszcze zwyczajnym przyciskiem cofnij zmiany i ratować, ale jeżeli zamknę plik i będę chciał do niego wrócić, to te zmiany jak gdyby się resetują. Do niedawna był to ogromny problem, ale historia zmian to jest taka opcja w Google'ach, w dokumentach Google'a, która jest bardzo, bardzo ciekawa. Jak wspomniałem, największą zadą i waletą jest praca w grupie kilku osób. Co się stanie, jeżeli ktoś mi zmiany usunie? Można spokojnie przejść do plik. Jest taka opcja historia zmian. Nazwać swoją obecną wersję. Najlepiej to się sprawdza na tym, kto tworzył jak gdyby plik. Czyli nazywamy ją czwartek rano 20 lutego. Dajemy zapisz i w tym momencie ta wersja trafia jak gdyby odgórnie do historii zmian. Dopóki nie zacznę edytować pliku, przełączę się teraz na drugie okno. I w tym momencie jako dodatkowa osoba usuwam, dajmy na to, fragment inwokacji. Usunąłem. Wracam jako twórca pliku, patrzę, coś się stało, zniknęło. Co tu się stało? I żeby się do tego dowiedzieć, wchodzę w historię zmian, wyświetlę historię zmian, proszę sobie zobaczyć. I mam w tym momencie wszyscy użytkownicy anonimowi i ktoś wprowadził zmiany, wszyscy użytkownicy, nie wiem kto to wprowadził te zmiany, oraz czwartek rano 20 lutego testowe webinarium. Widzę tutaj, że co zostało
było zmienione, czyli został usunięty fragment inwokacji. Klikam sobie na czwartek rano 20 lutego. To jest moja wersja. I klikam sobie przywróć tutaj w górnym rogu. Jest przywróć tę wersję. Przywracam. Proszę pamiętać, że ta opcja działa w tym momencie, jeżeli zamknęliśmy plik i nim na bieżąco go nie edytowaliśmy. Dzięki historii zmian możemy spokojnie powracać do naszych poprzednich wersji. Warto zapisywać sobie nazwami te pliki, wtedy Google bardziej to aktualizuje. Inną kolejną ciekawą opcją, tutaj w prawym górnym rogu na belce z narzędziami do edytowania tekstu, jest właśnie taki paseczek, który po rozwinięciu daje nam edytowanie, sugerowanie i wyświetlanie. I to w tym momencie, jeżeli umówimy się z tymi, z którymi pracujemy, że wszyscy przełączą się na przykład na sugerowanie, albo ktoś będzie jeden edytował, to będzie można pracować na tekście w taki sposób troszkę jak recenzja w Wordzie. Czyli ja mogę sobie tutaj to usunąć i to automatycznie nie znika ten tekst, tylko pojawia się jakby troszkę taki komentarz z sugestią, co testowy webinarium zrobił. Tak samo widzi osoba, która pracuje na moim pliku, widzi tutaj fragment, troszkę inaczej to wygląda, bo tu ja tam wprowadzam zmiany, widzi fragment i mogę to zatwierdzić, tamta osoba też to może zatwierdzić, możemy dopisywać nowe rzeczy i one pojawiają właśnie w takich okienkach zielonych, czerwonych. Dzięki temu wiemy, jakie zmiany na bieżąco są wprowadzane. Komentarze świetnie się sprawdzają w dokumentach Google, ale jednak czasami takie sugerowanie jest bardzo wygodne, bo naprawdę widzimy na bieżąco zmiany i później po prostu zatwierdzamy. Działa to trochę jak recenzja Google. Przepraszam bardzo, jak recenzja Wordowska. Dziękuję bardzo. Innym narzędziem, może trochę mniej znanym, bo przeznaczonym dla specyficznej grupy odbiorców, nauczycieli, jest Google Classroom. Ale to nie znaczy, że ono nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników Google'a. Po prostu wpisujemy sobie tutaj w belce adresu classroom.google.com i automatycznie nam się otworzy okno narzędzia. Proszę poczekać. Ja tu mam otwarte poprzednie zajęcia, ale chcę Państwu pokazać, jak wygląda mniej więcej panel sterowania. Tu mamy w lewym górnym rogu mamy zajęcia i kalendarz. Tu mam projekty, które sobie otworzyłem. I tu mam zadania do zrobienia. Kalendarz otwiera mi automatycznie kalendarz w Google Classroom. I tutaj też, gdybyśmy mieli jakieś zajęcia czy zadania, na pewno się wyświetliły. Dlaczego mówię Google Classroom? Bo można to wykorzystać, jeżeli pominiemy nazewnictwo typu nauczyciel, nauczam, zajęcia, zadania, uczeń. To jest bardzo dobre narzędzie do zarządzania i wspólnej pracy grupowej. Tworzymy zajęcia tutaj tym dużym plusem w prawym górnym rogu. Mogę dołączyć do czyichś zajęć, jeżeli znam, wiem, czyje to są, albo mogę też utworzyć swoje zajęcia. To jest taka informacja, która się wyświetla wcześniej. Google informuje, że jeżeli pracujemy w szkole, to pozwala wykupić pakiet G Suite, ale jeżeli na przykład, bo tu też chodzi o prywatność uczniów, ale jeżeli na przykład nie pracuję, daję taką opcję, znam i rozumiem powyższe informacje, nie korzystam z klasą w szkole z uczniami, bo nie korzystam. Otwieram sobie zajęcia, nazwę zajęć sobie wpisuję, budżet na przykład, sekcja, to już wiecie Państwo, to już jest tak skonstruowane jak gdyby pod zajęcia z uczniami. Tak sobie na szybko nazwiemy, sala to jest niepotrzebna, ale tak sobie utworzyłem te zajęcia. Troszkę poczekamy, bo widocznie to jest zbyt duża sprawa, żeby Google to tak szybko przemielił. Chyba przesadziłem, ale nie. I on automatycznie otwiera nam tutaj zajęcia. Proszę zobaczyć, mam okno główne, mogę sobie wybrać motyw naszych zajęć, jak mają wyglądać, mogę dać swoje zdjęcie,
Oni od razu podpowiadają na przykład, że język polski, historia. No a takie tutaj, jeżeli ktoś bardzo dba o takie szczegóły, to świetnie się to może sprawdzić. Mam kod zajęć. To jest dla ludzi, którzy chcieliby dołączyć do naszych zajęć, czyli wysyłamy linka do zajęć i wtedy oni dołączają do naszych zajęć, jeżeli wysyłamy linka. I proszę bardzo, tu jest cały nasz panel sterowania. On nie jest zbyt obfity na razie, bo jak zwyczajnie nie mam za dużo osób. Tu mamy nazwę zajęcia, sesja. Tu mam to samo, co widzieliśmy. To jest takie główne okno sterowania. Tu jest strumień, czyli takie tablica do pracy. Tu są zadania. Tu są osoby, które bym chciał, które są w naszym kursie. Mogę dodać nauczyciela, mogę dodać uczniów i oceny. Czyli jeżeli są jakieś zadania, to tutaj możemy sobie dodać. I spójrzcie, proszę Państwa, chciałbym utworzyć zaplanowane ogłoszenie. To jest takie porozumiewanie się wall dla wszystkich, ale na przykład chcę dodać ucznia. Tutaj sobie dodaję, zaproś uczniów, testowy.webinarium2@gmail.com. Proszę bardzo, wysłuchał mnie. To co prawda kiedyś nawiązałem już, to jest po prostu mój adres e-mail i daję zaproś. I w tym momencie adres testowy webinarium 2 otrzymuje zaproszenie ode mnie. Otworzymy sobie jego okienko. Przejdziemy do maila. I zaproszenie do zajęć, budżet, biblioteczna sekcja. Dostałem od testowego webinarium. Dołączam. I w tym momencie mam informację. I w tym momencie jako uczeń, czyli jako ten, który ma wykonywać zadania, jestem w Google Classroom w sekcji budżet, biblioteczna. To jest od strony ucznia. Tu czekam na informacje od nauczyciela. Tu czekam, mogę podzielić się z klasą. Tu czekam na zadania, które by nauczyciel mi przygotował. Tu jakich mam nauczycieli. Czyli to jest naprawdę, jeżeli przełączymy się tylko na to myślenie nauczyciel-uczeń, to jest to świetne narzędzie do pracy grupowej, bo widzimy wszystkich, którzy wspólnie z nami pracują. Przełączę się teraz na nauczyciela. Będę się troszkę nomenklaturą posługiwał. I proszę bardzo, mogę tutaj już przechodzę do zadania. Daję utwórz. Mogę sobie użyć na przykład pytanie, mogę dodać im materiał, żeby się uczyli. Tam jakiś projekt do zrobienia mają. Od razu odpowiada, jak można tworzyć, że można dodać tworzyków dokumentów, prezentacji, arkuszy, rysunków, formularzy w ramach projektu. Google Classroom daje dostęp do wszystkich narzędzi online swojego pakietu. Tabelka. Można tutaj dodać instrukcję. Zrób tabelkę czytelniczą. Piszę teraz, tak wiecie Państwo. Tutaj mam, tu mogę dodać na przykład właśnie już albo gotowy plik, albo mogę otworzyć. I proszę bardzo, arkusze mi się otwierają i stworzyłem specjalny arkusz, który zostanie przypisany do tej tabelki. Ja jeżeli go otworzę, mogę mu zmienić nazwę, ale nie będziemy teraz się w tym... I proszę zobaczyć, tutaj mam też opcję, uczniowie mogą wyświetlać plik, ale mogą też edytować, bo przecież kazaliśmy im zrobić tą tabelkę. Zadanie może być na ocenę, czyli na punkty. Zależy od nas, ile sobie tych punktów przyznamy, ale może też być bez oceny. Możemy dać termin. Mogę sobie wybrać na przykład tej godziny, że do 22 lutego muszą wysłać i do godziny dokładnej jakiej. Temat. Mogę utworzyć temat. Ocenę czasową, czyli to jest część większego projektu. I proszę bardzo, tutaj mamy zrób tabelkę. Dodałem arkusz, który uczniowie mogą edytować. Gdybym bardzo chciał i daję zadaj. I w tym momencie uczeń dostaje powiadomienie na maila. Gdybym dodał temat, mielibyśmy po prostu bardziej uporządkowane
Okej. Okay. I co jest bardzo fajne, to to, że automatycznie na dysku Google, jeżeli utworzę nowy projekt, jest tworzona folder zadań. Wszystko mieści się w tym folderze, więc jak gdyby automatycznie mogę spokojnie pracować na jednym folderze. Uczniowie też mogą pracować na jednym folderze. Jestem cały czas w trybie nauczyciela, mam tą swoją tabelkę, mam tu strumień. I proszę bardzo, w strumieniu pojawiło się, że testowy webinarium opublikował nowy projekt tabelka. Przejdziemy na ucznia. I proszę bardzo, od razu informację dostałem, że strumień został zaktualizowany. Dostałem zadanie. I on sam podpowiada, że mam tutaj wszystko, co dodasz lub tworzysz, jest widoczne dla nauczyciela. Proszę o tym też pamiętać. Komentarze, które wysyłam, widzi tylko nauczyciel. Mogę tutaj, proszę bardzo, otworzyć sobie. Komentarze do zajęć też mogę, że to jest zajęcia za trudne. I tu widzą wszyscy, proszę bardzo. W strumieniu, jako nauczyciel, przełączam się teraz na nauczyciela. Może jednego mam przypisanego. Testowy webinarium 2. Sortuj według stanu. Instrukcje mam tutaj podane. Jako nauczycieli. Proszę, pojawił się komentarz ogólny do tego, ale też są komentarze prywatne, które uczeń może wysłać. Niech sobie otworzymy sobie tabelkę. Od razu automatycznie wszystko mi otwiera. Oczywiście tak ryzyko jest jak wszędzie, że może zostać coś usunięte, zniszczone, ale uczeń zmienia nazwę tabelka. Tutaj też działa historia zmian. Widzę co. To tu pracuje. Jeden, dwa. Dobrze, nie będziemy teraz jak gdyby robić. Tutaj proszę zobaczyć, mam czat z nauczycielem. I teraz, jeżeli teoretycznie wypełniłem, zmieniłem nazwę, zamykam plik, daję oznacz jako zrobione. Oznacz jako zrobione, bo mogłoby na przykład było, że musiałem dodać plik jakiś i tak dalej nowy. Proszę bardzo. Dałem oznacz jako zrobione. W tym momencie nauczyciel, przechodząc do projektu, do strumienia, zadania. Zmieniło mi się na oddane? Zmieniło mi się. Ja wtedy wchodzę w to zadanie i oceniam, czy testowy webinarium zrobił zadanie poprawnie. Pokaż szczegóły. Otwieram sobie nazwę. 1-2 dał, a więc uznajemy za. Zrobione. I muszę kliknąć zwrót, żeby dostał informację zwrotną, że może sprawdzić ocenę. I to proszę sobie wybrać, czy tak możemy działać, tworząc projekt, pracując zdalnie na różnych zadaniach. Ta opcja jest bardzo fajna do eksploracji, bo mam mnóstwo ciekawych zadań. Ja tylko bardzo krótko starałem się Państwu opowiedzieć o Google Classroom. Dziękuję bardzo. Znaczy, jeżeli mają Państwo pytania, jak działają i na przykład w jakich celach wykorzystuje Karol te narzędzia, to jest jak najbardziej przestrzeń na to, żeby je zadać. A ja Cię, Karol, poproszę wówczas o odpowiedź na to pytanie. Ja dam Państwu czas do namysłu, a sama zadam Ci pytanie, bo mnie zainteresowało narzędzie KIP, o którym ja nigdy do tej pory nie słyszałam. Ciekawa jestem, co to jest za narzędzie i do czego je wykorzystujesz i w ogóle czemu ono służy. Przełączam mikrofon, teraz cię nie słyszałem. Okej, zadam jeszcze raz pytanie, dając tym samym czas uczestnikom na pomyślenie nad swoimi pytaniami. Natomiast mnie zainteresowało jedno z narzędzi, o których wspomniałeś na samym początku, które się nazywa KIP.
Jestem ciekawa, Tak. czemu ono służy, do czego ty je wykorzystujesz i jak z niego korzystać. Gdybyś mógł nie pokazać, ale opowiedzieć o nim. Dobrze. Dobrze. Chodzi o to, że to jest taki notatnik i on działa w kilku rzeczach, bo jest aplikacja na smartfona, jest normalnie aplikacja webowa, czyli logujemy się na naszą stronę i też jest dodatek, rozszerzenie, wtyczka do przeglądarki. I ja najczęściej wykorzystuję to, jeżeli przeglądam jakąś fajną stronę, i po prostu nie mam czasu teraz na nią zerknąć, to sobie klikam ten wtyczkę i ona mi automatycznie to zapisuje w tym notatniku. Jak gdyby mogę później w każdej chwili do tego wrócić. Też korzystam z tego podczas czytania książek. Troszkę zajęło mi to czasu, ale autentycznie ze smartfona, jeżeli zauważam jakiś ciekawy fragment, robię sobie zdjęcie, wrzucam notatkę z krótkim opisem, mogę to zdjęcie później na przykład podkreślić, co mnie zainteresowało, dlaczego akurat w tym momencie. Oczywiście wykorzystuję to najczęściej do książek takich w miarę, nazwijmy to, fachowych, chociaż do... Jako że mam swój kawałek internetu i piszę o książkach, no to jednak do tych książek, które też czytam na bloga, też to wykorzystuję. I dzięki temu mam cały czas jak gdyby dostęp do tych notatek w formie i grafiki, i w formie świetnie się sprawdzają tutaj w tym Google Keep. Tylko że słuchajcie, to trzeba jak gdyby też, nazwijmy to, zacząć robić. Po prostu notatki głosowe w smartfonie. Google Keep pozwala na robienie notatek głosowych w smartfonie, ale od razu też robi transkrypcję na zapis, na słowo pisane. I to jest bardzo fajna rzecz, bo można wiele przemyśleń, nazwijmy to, czy pomysłów zapisać w ten sposób, niekoniecznie mając dostęp ani do komputera, ani do pisania palcem po smartfonie, bo czasami to dłużej schodzi. Też wykorzystuję to do pomysłów na gry miejskie, bo czasami widzę jakiś fragment miasta wbrew pozorom, czy jakiś mural, czy jakiś fajny element i robię zdjęcie z oznaczeniem tego, że to może być przydatne do gry miejskiej. To miejsce, ten fakt, to wydarzenie i tak dalej. Google Keep raczej, może przez nazwę, tak jak zachowuję dla siebie, ale Google Keep pozwala też dzielić się notatkami. Co jest bardzo ważne, do tego Keep ma się dostęp z poziomu każdego narzędzia online googlowskiego. Czy w Gmailu, jeżeli widzieliście na początku, przy poczcie jest taki paseczek z kalendarzem i z tą żaróweczką i w każdej chwili mogę do tego wrócić. Mogę wysłać tą notatkę komuś z linkiem do strony. Mogę to zdjęcie i co jest bardzo fajne, o czym w dokumentach chciałem pokazać, ale oczywiście nie zdążyłem. Dokumenty Google, nie wiem, czy korzystaliście kiedyś, mają już tryb rozpoznawania OCR-u, czyli mogą odczytać tekst ze zdjęcia i robią transkrypcję od razu na plik tekstowy. Jeżeli zrobimy dobre zdjęcie jakiegoś fragmentu czegoś, to możemy momentalnie to jak gdyby przerobić na tekst. Nie wiem, czy korzystaliście w ten sposób. Oczywiście jest też mnóstwo innych narzędzi, ale jeżeli siedzimy na przykład cały czas w tym środowisku Google, no to od razu możemy bez większych problemów, jeżeli zdjęcie jest w miarę wyraźne, to naprawdę program nam całkiem nieźle to zdjęcie odczyta. Ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące tego narzędzia, bo ono mi się faktycznie, jakby ono mi zaciekawiło. Ja myślę sobie, że takie właśnie na bieżąco notowanie rzeczy, na które nie mamy czasu ich zanotować, to znaczy nie posiadamy ołówka i kawałku kartki, może być użyteczne. Natomiast jak później domyślam się, że mamy dużo tych notatek i pytanie, czy to narzędzie również je jakoś segreguje? Tak, znaczy... można sobie robić kategorie po prostu. Praca, ciekawostki, czy tam na bloga, zdjęcia, miasto, to nazywamy sobie i później przy tworzeniu notatki dodajemy tą kategorię i jak gdyby automatycznie później można to szeregować. Jest oczywiście też od ostatniego dodanych, czy też względem tego, czy to są linki, zdjęcia, czy jakieś pliki tekstowe. Także w ten sposób można tym zarządzać. Karol, bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja widzę, że w międzyczasie się nie pojawiają kolejne pytania. To znaczy, że nic ciekawego wam nie powiedziałem. Nie, myślę sobie, że te problemy techniczne, które mieliśmy, jakby sprawiły to, że trudno było nam po prostu nadążać za tym, co chciałeś nam pokazać.
Dlatego ja Państwu i Tobie, Karol, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Miło się było chociaż usłyszeć. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, ja wspólnie zaproponuję to Karolowi, jakby mam nadzieję, Karol, że Ty się na to zgodzisz, że nagramy takie tutoriale, narzędzie, o których chciałeś dzisiaj opowiedzieć i te tutoriale wmontujemy w nagranie webinarium, tak żeby mogli Państwo sobie w dowolnym późniejszym momencie odtworzyć faktycznie to, co się miało na tym webinarium zadziać, a nie to, na co nam warunki techniczne nie pozwoliły. Znaczy, powiem szczerze, ja teraz to nie mam za bardzo wyjścia, tylko to trzeba będzie zrobić po prostu, żeby tutaj uczestnicy webinarium nie mieli wrażenia, że wyszli po prostu z pustymi rękoma, bo to jest bardzo ważne, bo chciałem pokazać po prostu w praktyce, co ja tam z tym robię. Ja widzę, że na czacie się pojawiają słowa otuchy i podziękowania, więc jakby litość. Przekazuję Ci, Karol, również. My się spróbujemy jak najszybciej w takim razie uwinąć z naszymi nagraniami i tutorialami. Państwu dziękujemy za udział w webinarium i za dotrwanie do końca. Jest 11:55. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym webinarium, a ja jeszcze wykorzystam tę okazję, żeby powiedzieć o tym faktycznie, że kolejne webinarium to już w lutym, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, w związku z tym kończymy pierwszy miesiąc tematyczny na portalu Labib, który był poświęcony darmowym narzędziom przydatnym w pracy bibliotekarza, a przed nami cały luty, który będzie poświęcony tematowi biblioteki jako marki. I najbliższe webinarium 11 lutego o godzinie 11, na które Państwa serdecznie zapraszam. Wkrótce się pojawi informacja z możliwością rejestrowania się na to webinarium. I to webinarium poprowadzi Natalia Gromow, dyrektorka biblioteki w Gdyni, pomysłodawczyni i organizatorka znanej w całej Polsce konferencji poświęconej promocji bibliotek. Więc ja z tego miejsca również teraz już Państwa zapraszam na to webinarium. I jeszcze chciałam tylko przypomnieć, że w trakcie styczniowego miesiąca tematycznego na portalu Labib pojawiło się na portalu kilka artykułów, do których Państwa również odsyłam i zachęcam do zapoznania się z nimi. I te artykuły były poświęcone również różnym przydatnym narzędziom. Jeden z artykułów opisuje, jak tworzyć mini filmiki służące do promocji biblioteki. Inny pokazuje, jak w prosty i użyteczny sposób skrócić link, żeby nie straszył swoją długością. Inny artykuł pokazuje proste narzędzia do korekty tekstów, a jeszcze inny różnego typu internetowe narzędzia łatwe i ogólnodostępne. W związku z tym zachęcam Państwa do zaglądania na portal Labib, do czytania artykułów i oczywiście do uczestniczenia w naszych webinariach. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia niebawem. Dzięki wielkie. Tu się chyba wyświetla ostatnia plansza. Jakby ktoś chciał do mnie napisać czy coś, to śmiało, proszę bardzo. Zachęcamy. Dziękuję Ci, Karol. Dzięki wielkie, Martyna, za wsparcie. Dziękuję.